Dzisiaj Wam zaprezentuję iPhone'a SE wersja 2020. Jest to ciągle bardzo dobry telefon, ale ma pewne minusy. Jakie? Zapraszam Was do oglądania. Pudełeczko, jak przystało na iPhone'a, estetycznie wyglądające, co charakteryzuje się w nowym pudełku w porównaniu do starszych modeli iPhone'a. Jest ono o wiele cieńsze, ponieważ już sobie rozpakowujemy, co tutaj ono sobie kryje. Oczywiście nasz sam iPhone. Przypadkiem musiałem wcisnąć przycisk uruchomienia, ok, się nam włączył. Ale właśnie w pudełeczku ujrzymy naszego iPhone'a SE. Tak on to się prezentuje, wersja Space Gray, kabelek USB Lightning i C, czyli USB-C, z drugiej strony Lightning. Jeśli nie macie takiej wtyczki ładowarki, no to musicie się w nią zaopatrzyć. Producent już o to nie zadbał. I sugerowane pudełeczko na wygląd, kształt słuchaweczek, ale niestety słuchaweczek tu nie ma. Mamy tylko karteczki, kartę, kluczyk do karty SIM i naklejka iPhone'a. Także nic więcej w pudełeczku nie uzyskamy. Jest to wersja 64 GB, jest to najmniejsza możliwa wersja, jeśli chodzi o iPhone'a SE. Wcześniejsze modele, takie jak na przykład 7, były od 32 GB. Różnią się tutaj te modele tylko i wyłącznie wnętrzem. Na obudowie z wyglądu zewnętrznego SE jest w wersji szklistej, coś w porównaniu do 8. Robiłem porównanie, zapraszam Was na inne odcinki w zakładce wideo. Tam macie porównanie iPhone'a 6, 7 i 8, który najlepiej sobie zakupić, w zależności oczywiście od Waszych potrzeb. Jeśli chodzi o iPhone'a SE w porównaniu do właśnie poprzednich modeli, takich jak 7 i tutaj 6S, nie różnią się one kompletnie wielkością, wszystkie są identycznych rozmiarów. W szóstce jest aparat, oczko aparatu jest nieco mniejsze, dioda LED wygląda we wszystkich tak samo. Jabłuszko jest na nieco innych wysokościach, więc jeśli są panele dostępne z wycięciem na jabłuszko, no to są one w innej wysokości, jeśli chodzi o SE. Jest on centralnie, nie ma już napisu iPhone, tak jak w poprzednich modelach, gdzie tutaj mamy iPhone, a tutaj tego napisu już nie ma. Co do wejść, tak samo jak w SE i 7 mamy złącze Lightning, w 6S mamy złącze dodatkowo jack, co jest czasem przydatne, szczególnie dla mnie, bo często podłączam różnego rodzaju słuchaweczki, które nie mają bezprzewodowego łącza lub też Lightning i właśnie wtedy przydaje się te starszego typu złącze jack, ale to już kwestia do rozpatrzenia. Można sobie zakupić przejścióweczkę i też nie będzie z tym problemu, ale jeśli chodzi o iPhone'a SE, to jest to ciągle ciekawy model, bardzo szybki, jeśli chodzi o parametry dostępne dla Apple, czyli z systemu iOS, ponieważ on z tym systemem i parametrami, które są dostępne w naszym telefonie, radzi sobie bardzo dobrze, wystarczająco do podstawowych potrzeb. Aparat też jest niezły, ma stabilizację obrazu w 4K, 60 klatek na sekundę, jeśli chodzi o nagrywanie filmów, wideo, także myślę, że będziecie z niego zadowoleni. Ciągle jest to telefon topowy i powinien sobie poradzić z większością aplikacji dostępnych na rynku i co ważne jeszcze aktualizacje na blisko 3 lata, jeśli chodzi o 2022 rok, powinny bezproblemowo być dostępne. 6S jeszcze dostał ostatnią aktualizację, myślę, ponieważ niedawno go aktualizowałem i być może, że to już będzie koniec. Nie wiem jak z 7, bo jeszcze wszystko jest na niego dostępne, ale jeśli chodzi o SE, na pewno macie spokój na co najmniej 2, może nawet 3 latka, jeśli chodzi o aktualizację, więc nie będzie z tym problemu. Także, jak widzieliście, telefonik wyglądem zewnętrznym nie różni się praktycznie od poprzedników swoich, jeśli chodzi o właśnie modele 7, 8 i 6. Przycisk jest tutaj dopiero fizycznie dostępny, jeśli włączymy telefon. Nie jest to klikalny przycisk, taki jak był w szóstkach. Jest to przycisk z imitacją wibracji, który dostępny właśnie jest dopiero po naciśnięciu, po włączeniu telefonu, ale
Jeśli ktoś przyzwyczaił się do takiego obsługi takiej telefonu i używa często tego przycisku Home, to naprawdę będzie ciężko przestawić się na używanie innych telefonów, takich jak już wersja X, XS i dalsze modele 11, 12, 13, które już nie posiadają tego przycisku Home. Wtedy to może być problematyczne i przestawienie się na użytkowanie innego telefonu będzie kłopotem. Dlatego ten model jest ciągle wart uwagi. Jeśli właśnie cenicie sobie mniejsze rozmiary telefonów, nie jest Wam potrzebny duży wyświetlacz, to jest to bardzo dobre rozwiązanie. Mam nadzieję, że pomogłem w przybliżeniu Wam telefonu iPhone'a SE 2020 wersja w roku 2022. W opisie pod filmem znajdziecie link do aukcji, z której możecie zakupić sobie właśnie takiego iPhone'a SE 2020 w 2022. Ciągle jest to model godny uwagi. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!